Dzień dobry, witam Was na kanale Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Wenowicze, już stąd tradycyjnie pytam, jaka jest Wasza dzisiejsza wena? Zobaczcie, co u nas się wydarzyło. W tej chwili robimy taką modernizację przyczepki, która była wcześniej podłączona pod tak zwane ogórki. I u nas ta przyczepa będzie robiła za takie kino. Tam w środku będą zamontowane ekrany. Widzicie, chłopcy już zrobili całą elektrykę. Pomalowali wnętrze. Oczywiście fotele będą wykończone ładną tapicerką i tam wszyscy będziemy mogli oglądać jakieś ciekawe filmowe produkcje. Może jeszcze zajrzyjmy do środka. O, tak to się w tej chwili prezentuje. No i wyobraźcie sobie, że tego typu przyczepka była podłączana pod duży autobus i po prostu jechała sobie za nim gdzieś tam hen daleko. Z tego, co czytałem, tego typu konstrukcje w Polsce nie odniosły jakiegoś wielkiego sukcesu, natomiast były eksportowane do krajów socjalistycznych. U nas w roku bodajże 97 przyczepki służące do przewozu ludzi zostały definitywnie zakazane. W związku z tym teraz można je wykorzystywać do innych celów. U nas to będzie wykorzystane jako kino. Po raz kolejny pokazuję Wam Poloneza, po raz kolejny pokazuję Wam pracującego przy nim Darka. Darek w tej chwili przygotowuje Poloneza do polerki, ścina lakier po lakierowaniu, po malowaniu i co? I na wystawę. Będzie Polonez miał... jest już poskładany, tak. Co będzie miał? Fabryczny blask? No będzie miał nawet lepszy. Nawet lepszy będzie? Pewnie, że tak. Kurczę, będzie elegancko. Lustereczko. No to powiedz mi, jak przebiega cały etap? Zaczynasz od... Od szlifowania lakieru papierem 2500, wszystkich nierówności, skórki. No i później będziemy zaczynać polerkę. Bo tu maska już zrobiona. Maska nie. Przygotowana, no maska, w sensie. Maska jest przygotowana, tak. Maska i ta strona jest przygotowana, prawa strona. No i później co, jakimś one stepem, czy nie. Korekta później... wieloetapowa? Tak, korekta wieloetapowa, biała pasta. Biała gąbka i powolutku będziemy wyciągali ten lakier, żeby się błyszczał i wyglądał jak najlepiej. Tajemnej wiedzy też zdradzić nie można do końca, nie? No nie, no w ogóle nie wolno zdradzać. Właśnie. Także to tylko tak pokrótce opowiadamy. Ale jaki będzie efekt końcowy, to widzowie będą mogli przekonać się odwiedzając muzeum. Oczywiście, że tak. Tamten samochód z pewnością będzie stał na zaszczytnym miejscu i z pewnością uchronimy go od zapomnienia, bo jest to ostatni wyprodukowany Polonez. To ja, pan Leszek co robi? No co robi pan Leszek? Odpoczywa. Mówi, że nogi go bolą. Dzisiaj zrobił jeden kołpak. To ja, po czym go to nogi bolą? Po czym cię, Lesiu, nogi bolą? Ty, młodość, nie wieczność. No. Leszek mówi, że się dzisiaj nachodził. A gdzie on tak chodził dzisiaj? Chyba do sklepu. Nie, Leszek dzisiaj ciężko pracował. Podniósł golfa, odkręcił koła. Pomalował jeden kołpak. Pogadał trochę przez telefon. Pojadł. No ale daj spokój, dopiero jest 5 po 12. No to już szykuje się do przerwy. O! Zacznie coś robić chyba. I znowu zagotowany. Znowu się Dobra, wkurzy. To ja idę do Leszka, niech Leszek opowie o tym golfie. Panie Leszku! Jest! Co to się dzieje tutaj na podnośniku? Mam na podnośniku takie zwłoki niemieckie, bardzo zżarte. Wiadoma sprawa, gdy auto stoi w nieodpowiednim miejscu, no to się to właśnie dzieje. O. Wszystko żre, rdza, prawda, i no niestety niezabezpieczone było, długo stało, no i teraz trzeba to coś z tym fantem zrobić, no. Powstawiać nowe elementy. Nie wiem, czy tak się teraz dostanie, ale no można dorobić. Co tu jeszcze jest z tego? No układ hamulcowy, bębny są bardzo zapieczone. Taką gwarą się mówi, że zamarzły. Przednie dociski też są w opłakanym stanie, no nie wiem. Wygląda to jak wygląda, ale bardzo strasznie wygląda. Nie wiem, w ogóle, no ruszać się to rusza jeszcze jako tak. Belka pocilnikowa, no ona tylko strasznie wygląda, że jest przez korozję zaatakowana, ale to idzie wyczyścić i tego, nie ma jakichś tam wżerów, osławień metalu czy coś.
tylko że po prostu no, brzydko wygląda. No, trzeba to wszystko prawda, zrobić. Tak samo i tylna belka od zderzaka po prostu, żeśmy rozszerzyli, to się wysypała. Został tylko plastik. Na szczęście, że nie był metalowy, bo może też... No po prostu auto, czy stoi gdzieś w miejscu wilgotnym, na trawie, przypuszczam, że to tak stało na trawie tego, no to niestety przewiewu nie ma, będzie to gniło, aż będzie słychać. Ale panie ministrze, pan się tak mniej więcej orientuje, skąd pochodzi ten Golf? No nie, no to z wojska jest wzięty kolor, prawda, no tak bardziej pod dyplomatyczny podlega, bo ma tutaj taki wstawiony ten, do anteny, prawda, tego. Także albo przewoził, nie znam dokładnie historii, bo chcemy właśnie się dowiedzieć do całą historię tego pojazdu, no nie wiem, może nam się uda, może tego, ale z tego co widać, to są na anteny dyplomatyczne lub własnego kraju. To jest specjalny właśnie taki znaczek. Co tam jeszcze można? No jest, silnik jest naprawdę jest w idealnym stanie. Tak? Tak. Pali po prostu na wygląd tego wszystkiego, no to pali, nawet kopczenia nie ma w tym silniku. No naprawdę jest ani luzów, ani nic. Był taki dialog, ministrze, w serialu Alternatywy 4. Że? Tam był anioł, który karcił jakiegoś tam lokatora, że w bloku z zieloną elewacją zamontował sobie brązowe zasłony. I się gryzło? I mówi, wie pan jak to wygląda? Jak to wygląda? Zielone połączone z brązowym? Jak gówno w lesie. I tak samo jest tutaj. Tak. No nie wiadomo co było pierwsze, czy tapicerka, czy lakier. No. Także nie pasuje to jedno do drugiego, no ale... Panie Leszku, a kilka słów o targach w Warszawie? No, o targach bardzo dziękuję za miłe tam przyjęcie, spotkanie z ludźmi miłymi, którzy z rajdu Koguta mnie pamiętają. No, dużo, bardzo dużo tego. No, zaskoczony byłem, bo po prostu... Każdy mnie zna, no ja nie jestem w stanie wszystkich poznać, a bardzo mi ciężko na przykład imiona, bo się też tam zawsze przestrza. Ale było bardzo fajnie. No, roboty może nie tak było, ale stania, rozdawania podpisów, robienie fotek, prawda, także ciężko nie było, ale no, mam trochę bóle nóg, prawda, także niestety tam 16 godzin, jak człowiek wysdeptał, no to wiadoma sprawa, że... No, ale co sobie minister tam wędlinek pojadł, nie? A, no tak. No były właśnie, byłem zaskoczony, że miła dziewczyna z rajdu, pani Róża, tak, przyszła i przyniosła nam wędlinki własnej roboty. Ale przepyszne były. Cudowne. Były, a i nie wspomnieć o nabiale. Sery. Chyba 4 czy 5 gatunków sera też. I kozie było, i pleśniak, prawda? I te, no, tak mówią, śmierdzące sery. Ale to te śmierdzące są najlepsze. No, a wspomniałem, bo jej... Pan, chciałem go poczęstować trunkiem, ale mówi nie tego, ale piwo. A ja mówię, do piwa, mówię, to jest bardzo dobre. Lubię pistacje. Na drugi dzień, ni stąd, ni zowąd, pani Róża przyjeżdża, przywozi piękne, pyszne ciasto. Pistacjowe. Pistacjowe z wkładką tych malin, jakiś różu, coś tam. No, no piękny pąk róży to był. No to kolega Kamil gdzieś tam zdjęcie ma tej róży, po prostu aż żal było to zjadać, no ale no niestety lepiej zjeść, jak miałoby się poprzeć. No i w każdym razie, że coś wspaniałego było. No i co by tyle. Podziękować wszystkim uczestnikom, na naszym stoisku, którzy nas odwiedzali, tym wszystkim znajomkom, nieznajomkom, warszawiakom serdeczne dzięki za odwiedziny nas na
Panie ministrze, a mamy ten kalendarz jeszcze z tymi Mercedesami, no? A tak, mamy kalendarz z Mercedesami. Oczywiście jest tutaj. Mhm. Piękne też. Mazury, Mercedes, Mazury. Też nam przyniósł kolega, żeby mu tam go gdzieś koło Mercedesa jakiegoś powiesić. Słuchajcie, to jest kalendarz, który otrzymaliśmy w Warszawie. Ja zapomniałem o tym wspomnieć. Obiecałem serdecznie, pozdrawiamy Mateusza i Marcina. To właśnie oni ofiarowali nam no, taką piękną pamiątkę. No. W tym pana widzę. W tym też. Ja we wszystkim się widzę. Najlepiej z boku. No ładny wystrój warsztatu, bardzo ładny. Porządek. Panie ministrze, o właśnie, taki ma być porządek, taki, tak wygląda tak warsztat. Jest, tak jest, a nie taka. Tak wygląda warsztat, a nie tak. O, o. No. No. Panie. Ale też mówią, że tam, gdzie drwale rąbią, tam wióry lecą. No, tak jest, także no, nie ma to tamto. No, także takie piękne grudzień, no, taki piękny kalendarzyk. I co jeszcze co, o tym Astrze? Coś mówimy? A no pewnie, bo pan minister oczywiście rozpoczął wiele pięknych kontaktów z ludźmi. Mianowicie od jednego człowieka dowiedziałeś się o tym, że? Że jest, był osobistym kierowcą naszego dyrygenta, wirtuoza i w ogóle kompozytora pana Krzysztofa Pendereckiego. No i ma tą Astrę w dobrym, bardzo dobrym stanie i chciałby tą Astrę dać, znaczy przekazać do muzeum, znaczy no za jakieś tam godne pieniądze, nie wiem, trudno jest, bo nie znając ceny, także nie mogę powiedzieć w jakich tych warunkach finansowych to by było, ale jak będzie nasz szef, to będzie miał przyjemność rozmawiać, no to wtedy ustalimy. No, ja bym widział je naprawdę w naszym muzeum, bo jednak to dyrygent i wirtuoz, prawda, muzyki różnej, bo różną muzykę znał. Także pamiątka by taka była, że było, każdy byłby wchodząc i mówił, wow, nawet takie auto jest. Nie tylko Warszawa, towarzysza Gierka byłego, nie, jakieś tam inne, Benedykta XVI czy coś, ale i takie auto jakby było, to by było cudowne. No i tutaj mamy też jeszcze takie, żeśmy mieli podziękowanie, otrzymaliśmy. Jest to wisi z nostalgii. Tak. Mamy taki skromny kącik, bo po prostu to wszystko tak jest składane, nie spodziewaliśmy się, że tyle będziemy mieli tych gadżetów, tego wszystkiego, ale to na to będzie, jak to mówią, 5,5 tysiąca metrów kwadratowych, także ściany będą te wieszaki, będzie warsztacik większy od tego, bo to nie można zaliczać do warsztatu, bo to nie jest warsztat, to jest taka drewutnia, gdzie drzewo się rąbie, tak samo tu szlifuje się wszystko, idzie na auta inne, także to nie można. Panie ministrze, super. Ale dobra kucharka z byle czego zrobi coś dobrego. No. Tak samo jak pan minister. Nawet tutaj na jednym podnośniku zrobi wspaniałe rzeczy. No, jak się uda, to się zrobi. Ale to się ma nie udać. Ale to też tak mówię, jak się zeźre i wypije, to się da wszystko zrobić. Trzeba po prostu czyścić, skrobać, odrdzewiać, smarować chemią i dawać blasku temu. To jeszcze ja zapytam z takiego księgowego obowiązku, kiedy pan minister planuje zakończenie roboty? Tego to nie jestem w stanie nie? powiedzieć, dlatego że nie można przy tych rzeczach mówić, bo ja na przykład już w tej chwili widzę, że przy jednym zacisku będzie problem. A czemu? No proszę popatrzeć, jak on wygląda, skorodowany. Te śruby odkręcić to nie wiem, czy się da, czy się nie urwią. Jest i to. Dodaj mu nitro. Czy nie trzeba będzie całych
jakichś podzespołów wstawiać nowych. Ale panie ministrze, pan w Warszawie dostał takie specjalne trunki. Ja myślę, że jakby w tym zanurzyć, to te procenty to wyżrą. Nie. Nie? Nie. No, jest, nie jest, no, na oko, jak to mówią, co oczy widzą, to sercu nie żal, to co ręka się... Czego oczy nie widzą, to sercu nie żal. Aha, czy, no może być i tak też. Trochę bajeru trzeba. Odpowiecznika na pewno się nie da odkręcić. Nie wiem, tak wszystkie chyba mają, co? Jak na podnośnik wjedzie, to cieknie, jak ze świni. Poszedł. Ale filtr paliwa jakby nowy. No bo żeśmy wymieniali. Ale tak, nie, silnik naprawdę idealnie chodzi, także żeśmy wymieniali. Tu trochę płyn gdzieś tam, o, ale to widzę, że z wężyka wycieka chłodniczy. Chodź tu, Lechu, przyświeć tą swoją głową. No jest. No jest. Tak, urwie się. To się urwie. Ja wiem, ale to... Pardon? Jest! Wyciąg. Wyciąg by się urwała. Urwała się? No pewnie, że się urwała. No to ja słyszałem. Co słyszałeś? No wyciąg ją. No zapnij i wyciąg ją. Zapnij i wyciąg. Aj, kurde. Idzie. Dobrze idzie. Mówił wzięć, spuszczając teściową powoli. Coś tu nie rusz, to się urwia, albo co? Nie, no to się mówi, nie nada Kanada, bo... Od razu bo to tutaj, proszę ciebie. Tu trzeba od razu wężyk, od razu to z tego chyba. A to czekaj, o co? Kurde. Co? A nie, no jak mu to... Co jest? Ta żona to cię chyba kocha, tak, że ona bez twego głosu to w ogóle żyć nie może. Teraz, proszę pana, ma pan tu następną sprawę podejścia do życia. O. No to nawet, no uważaj. Urwie się czy nie urwie? Nie! Poszedł! Nawet płynie. Nawet płynie poszedł. Poszedł? Poszedł się. Popatrz, a mówiłeś, że nie pójdzie. No. Ale to i tak do wyrzucenia ten docisk, bo są zacharatane te. No, odkręcaj to, bo i tak to z tego już, wiesz, no, ale to byś... kompotu nie będzie. O, tu chłodnica też ciepłe. To u góry wężyk chyba. No, nie wiem, tak wszystkie chyba mają, co? Jak na podnośnik wjedzie, to cieknie, jak ze świni. Co? No to co przegnie, to poduszka jest no, po cili. A jakoś to przykręcane jest? Nie jest. No przykręcane jest. Sam typ. Nie, tu jest śruba i tu jest śruba. No dobra, no ale to całe jest, tak? No a to jest całe, no ale to nie jest przegnite, bo zrdzewiały jest. Miska. Kiedyś w maluchu tak, mówię, ten, też młotkiem, mówię, poczyszczę po tego. Po tego zaczęło mi wyciekać. Ja miałem tą Audi A3C. Kurde, ja ty... Tam aluminiowe te miski są, co? No i kurde, tylko do lasu wjechałem i wiesz, i tak o kamyka tak słyszałem. Przetarło się, ty idzie ura. Dobrze idzie mój... O, urwało się. Dobrze idzie mój wzięć spuszczając teściową powoli do grobu. To. Paweł. Podejście chirurgiczne. A co ty będziesz obcinał? Ty. Będę grzał. No dobra, a co będziesz? To będziemy wykręcać? No spróbuję, że się nam uda wykręcić. Chirurg uniwersalny. Masz blaskę? Teraz jest prawdziwa robota. Zrobimy sobie po kanapeczce, proszę bardzo. Pasztecik. Żeby palca nie uciąć. Leszek oszczył, trzeba uważać. Po kromeczce. Pasztecik? Smalczyk? No smalczyk. Z ogóreczkiem bez? Z ogóreczkiem. Co? Nie ma cebulki? Cebulka wyżarta.
Wyżarta. Jedyne co jest, to ADR-y są, nie? Cebulka wyżarta już. No ale dobra, no. Z ogórkiem może, tak? Ogórkiem poproszę, no. Tak się je u nas na stołówce. Proszę cię bardzo. Ogóreczek. Pokroić? Czy nie, do rączki? Do rączki. Proszę pięknie. Bardzo. Pięknie, dziękuję. Proszę bardzo. Teraz kolejna. Lesiu, co się dzieje? No mamy bardzo poważną chirurgiczną operację. Są tak zapieczone śruby, a nie możemy na to sobie pozwolić, żeby się tu urwały. Dawaj, Lechu. No musisz ścisnąć to. O, aj. Ale, aj. Ciepłe. Aj. Ale ruszyło ją. Ładnie odkręci. Idzie? Chyba się wkurwić. Poszło? Tak, poszło. Odkręcamy. Palnik chirurgiczny pomaga każdej śrubie. Każda śruba się niestety nam nie podda. My musimy za wszystko zwalczyć. Już... Palnik na śrubę działa tak samo jak Bayer Leszka na kobiece serce. Też, tak jest. Każda się podda. Podda się. Gospodarzu, kto dziecko zmajstrował? No ja. A kto za to będzie płacił? Ja pieniędzy za to nie chcę.